Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl /Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, to kolejny odcinek programu Sekielski na Ogach. Dzisiaj porozmawiamy z Magdaleną Dąbrowską, czy ja porozmawiam, która napisała książkę Historia nieżycia, opowieść prawdziwa. Tak wygląda ta książka. Ta książka jest, Magda, do kupienia już w księgarniach. Tak, już można ją kupić w księgarniach. Sama ją napisałaś. Sama ją napisałam. Sama ją sobie wydałaś. Tak. Okej. Dziwne, ale szanuję. I to jest egzemplarz, który jak skończymy rozmawiać i nie zapomniemy, to podpiszesz. Dobra? I my ją rozdamy naszym patronom, którzy nas wspierają za pomocą serwisu patronite.pl /Sekielski. To losowanie zrobimy, dzisiaj jest marzec, mamy w kwietniu dopiero, ale no to już za chwilę. I przy okazji chcę zachęcić was, jak chcecie opowiedzieć swoją historię, czy to uzależnienia, czy współuzależnienia, czy DDA, czy co tam wam siedzi na sercu w temacie uzależnień szeroko pojętym, to zapraszam do kontaktu. Mail do mnie jest w opisie tego odcinka, w opisie na kanale YouTube. Można mnie znaleźć na Instagramie i na Facebooku i wysłać wiadomość, ja z pewnością prędzej czy później odczytam i odpiszę. Bo tak się ty zgłosiłaś. Tak. Tam kilka dni temu i cyk, i już po prostu się widzimy, nagrywamy. Tak. Ta książka tu będzie stała. Jak ktoś chce, to może ją na przykład na Bonito kupić, tak? Tak, na przykład na Bonito. Ale też jest bardzo dużo księgarni internetowych, które udostępniły książkę do... Ty jesteś terapeutką uzależnień w ogóle. Tak, przede wszystkim to jestem osobą uzależnioną. Właśnie. I to jest jakby podstawa. Ale 19 lat już nie trenujesz prawie 19, tego sportu. Tak, od alkoholu, narkotyków i leków. I to jest jakby zawsze będę podkreślać. Ja najpierw jestem osobą uzależnioną, potem jestem terapeutą, a na samym końcu jestem osobą, która napisała książkę o swoim uzależnieniu, a właściwie o walce człowieka chorego, walce z samym sobą, którą przyszło mi stoczyć. Ja do dziś uważam, że to była najtrudniejsza walka, jaką w życiu przyszło mi stoczyć, to walka z samym sobą, bo tak się składa, że ja jestem po 4 terapiach, z czego skończyłam tylko jedną, ze wszystkich pozostałych mnie wyrzucono dyscyplinarnie. Czy to za złamanie abstynencji, czy to za złamanie agresji. Więc ja ukończyłam tylko jedną terapię z przymusu, bo ja nie chciałam się leczyć, tak? Czyli to nie było tak, że ja zgłosiłam się na terapię, bo chciałam się leczyć, ja po prostu nie miałam wyjścia. Mi dano wybór, albo idę do więzienia, bo nie miałam zbyt wielu pieniędzy, żeby zapłacić tam grzywną. 20 000, to był 2002 rok, więc to była spora kasa. I dano mi wybór, albo idę do więzienia, albo idę się leczyć. No i ja oczywiście wybrałam, że... Mniejsze zło. Tak, że idę się leczyć. Z takim pomysłem, że... A to ja ciekawe, bo tak najczęściej się jednak mówi, że takie leczenie na siłę to no właśnie, rzadko kiedy, nie? Daje efekt. No i właśnie nie dało. To znaczy, ja tam szłam z takim pomysłem na tą swoją pierwszą terapię, że oni mi tam powiedzą, co ja mam zrobić, żeby pić w sposób normalny. Czyli klasyk. Tak, czyli tak jak kiedyś, tak? Że ja dostanę jakieś tabletki tam i oni mi powiedzą, słuchaj, tu popełniasz błąd, teraz musisz robić tak, i będziesz z powrotem pić w sposób kontrolowany. No i tam się rozczarowałam. A nie udało się kontrolę odzyskać? Nie udało mi się. Ani po pierwszej, ani po drugiej, ani po trzeciej, ani po czwartej terapii mi się nie udało. No a jak zaczęłaś pić? W wieku, ja przede wszystkim najpierw uzależniłam się od narkotyków. To były pierwsze moje używki. I gdzieś bardzo mocno, to były lata 98, 99 rok, to się dopiero też pojawiało i po prostu zaczęliśmy próbować, tak? To była marihuana, to były ekstazy, ponieważ mieszkam w górach, znaczy pochodzę z gór, to mieliśmy pod dostatkiem grzybów halucynogennych, które urosły sobie gdzieś tam. Kiedyś bym zazdrościł. Na łąkach, tak, my też myśleliśmy, że to jest coś, tak? Więc my w różnych postaciach, bo suszyliśmy i na surowo jedliśmy i suszone na zimę, więc... Bo to było za darmo po prostu, tak? Natomiast w pewnym momencie zadziało się coś takiego, że narkotyki zaczęły mi szkodzić, czyli ja miałam bardzo duże lęki, takie do utraty przytomności i w środę postanowiłam, że rzucam to gówno i teraz zacznę pić, bo to jest mniejsze zło. W środę rzuciłam narkotyki, od środy piłam. Od razu ciągiem. I przestałaś rzeczywiście brać narkotyki? Tak. O, przestałam, bo się przestraszyłam. Parę razy straciłam przytomność, parę razy dostałam ataku paniki do utraty przyjemności i pomyślałam sobie, że to nie jest dla mnie. No i alkohol jak? No alkohol, kurczę, taki mało satysfakcjonujący jest, zwłaszcza po takich rzeczach jak, nie wiem, jak się grzyby je. Tak, ale grzyby jadłam kilka razy i muszę ci powiedzieć, że mnie jakby to w ogóle nie za bardzo mi to podchodziło, tak? Jakby ja też nie bez przyczyny wybrałam sobie narkotyki typu marihuana czy haszysz, bo ja szukałam uspokojenia po prostu, tak? W tych narkotykach, a nie potrzebowałam pobudzenia, więc ja jestem na co dzień osobą energiczną dość, więc jak ja bym jeszcze miała się sztucznie stymulować, to chyba bym tam rozniosła wszystko, więc nie, więc po prostu szukałam czegoś, co mnie wyciszy i alkohol mi to dawał potem, tak? A po co w ogóle to było? Dzisiaj pewnie już wiesz, nie? Te wszystkie substancje. Te wszystkie substancje, no pewnie, żeby... To było trochę tak, że to... ja pochodzę z małego miasta, to nie wiem, czy wiesz, gdzie są Kowary. Wiesz co, znam nazwę, ale... Karpacz, Jelenia Góra, 7 no, km od Karpacza, 15 km od Jeleni Góry. Myśmy nie bardzo jako młodzi ludzie mieli co robić z czasem, tak? I nie bardzo mieliśmy, nie wiem, hobby, zainteresowania, no i poszliśmy w narkotyki, nie? Bo to nie tylko ja, to też jakby moi znajomi, tak? To więc to my tam wszyscy mocno w to wyszliśmy. Jedni się uzależnili, inni nie. Jedni już nie żyją, inni żyją, bo przestali. No ja żyję. I tak po prostu, trochę z nudów. Nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź w ogóle. Zwłaszcza jeśli rozmawiam z terapeutką, bo jak rozmawiam z osobą, która przyszła terapię, ale jeszcze tak niedużo być może wie o sobie, to mogę to przemilczeć. No ale ty 19 lat jesteś czysta i... Ja jestem tak zwanym dzieckiem z dobrego domu, tak? Czyli u mnie w domu myśmy zawsze mieli pod dostatkiem wszystkiego i też zbyt duża ilość pieniędzy plus... Zepsutym dzieckiem właśnie, takim rozpuszczonym dzieckiem, dokładnie. Zepsutym dzieckiem, które miało za dużo pieniędzy. Miałaś w dupie zasady? No pewnie. Ja walczyłam z systemem. Cały czas. Rodziców? Z rodzicami też walczyłam. Pewnie, że tak. Ja do dziś uważam, że każdy siwy włos na głowie mojej mamy i każda wylana jej łza jest z mojego powodu, tak? Bo ona bardzo chciała mi pomóc, a ja nie... No, ona była moim wrogiem też w pewnym momencie, tak? No bo gdzieś tam nie pozwalała mi na pewne rzeczy. Ja się buntowałam. Ja byłam zbuntowanym dzieckiem, o tak. A co ci przeszkadzało? W czym? W życiu swoim. No bo buntowałaś się przed rodzicami, co? Zakazy, nakazy? No tak. No na przykład ja nie mogłam sobie gdzieś tam... Bo to były lata 90. To były lata 90, tak. 98, 99, 2000, tak. Tak to było, to znaczy mi rodzice i tak pozwalali na więcej niż innym moim rówieśnikom. No i miałaś hajs. I miałam kasę, tak. I miałam kasę i na swojej drodze spotkałam ludzi, którzy to dobrze wykorzystali, tak. Po prostu, tak. I to było też pewnie... Żeby zaistnieć, żeby wejść do jakiejś grupy, tak? No to z różnych powodów. Żeby nie siedzieć w domu, tak? Bo gdzieś tam bardziej czułam się rozumiana wśród swoich rówieśników niż w domu i poszło. To naprawdę, ja myślę sobie, że to mi niewiele czasu zajęło, żeby się uzależnić, bo ja bardzo szybko wchodziłam w różne rzeczy, tak? Czyli jak ja zaczęłam brać narkotyki, to ja to robiłam już codziennie. Jak ja zaczęłam pić alkohol, to ja to robiłam codziennie, więc to rok. A ile miałaś lat wtedy, jak to się tak zaczęło, jak się zaczęłaś tak mocno? Tak naprawdę 17, od 17 do 25 roku życia, bo na pierwszą swoją terapię trafiłam mając 25 lat. Ale mieszkałeś z rodzicami wtedy? Tak, i ktoś się połapał, ktoś widział, ktoś ci zwracał uwagę na to? Jeśli chodzi o narkotyki, to nie. Nie. Jeśli chodzi o narkotyki... No narkotyki wtedy to tak. Z tą świadomością rodziców to łatwo... Nie, no nie, jakby nie potrafili rozpoznać tego po oczach, nie... Macie nawet nikomu, jak grałem o tam 7 rano w Gran Turismo i przechodziłem jakąś tam licencję w grze i po prostu naspidowany z takimi gałami. Ja wchodziłam do domu, otwierałam lodówkę i robiłam sobie, nie wiem, 50 kanapek, bo jadłam oczami i ich też to nie zastanowiło, nie? No bo nie... A jak raz mama znalazła mi... lówkę gdzieś w kieszeni, to i powiedziałam, że po prostu palimy popularne bez filtra, tak? No i ona w to wierzyła. Jak znalazła gdzieś tam jakiś woreczek, to też poszła jakieś kłamstwo, ona w to wierzyła. Później alkohol czuć, nie? Alkohol czuć, widać, więc to trudniej było ukryć, ale to też, to wiesz, no oni mi mówili, tak? Ale ja nie miałam jakby zamiaru przestać na tamten czas, tak? Więc im więcej oni mi mówili, tym więcej ja robiłam inaczej, odwrotnie. Co najgłupszego zrobiłaś? Takiego najbardziej, nie wiem, ryzykownego? Najbardziej ryzykownego? Takiego ocierającego się o śmierć? No nie wiem, coś, co jak wspominasz, to sobie myślisz, jak ja mogłam to zrobić, nie? Dobra, to poszłam kiedyś na imprezę do koleżanki, która już nie żyje. Zginęła w wypadku samochodowym, też będąc pod wpływem. A myśmy się przyjaźniły przez dłuższy okres czasu. I tam na tej imprezie piliśmy alkohol i ja nagle nie wiem dlaczego, ale pomyślałam sobie, że idę do domu, tak? A miałam do dojścia 2 kilometry i to była zima. Pamiętam, wtedy było bardzo dużo śniegu, bo to góry. Było bardzo, bardzo zimno. Ja wyszłam. Jak mi się zmieszało powietrze, to mi odcięło możliwość chodzenia, nie? Czyli po prostu nogi odmówiły mi posłuszeństwa i ja idąc lasem, bo chciałam iść na skróty, to dużo bliżej, idąc lasem przewracałam się co jakiś czas, upadając w zaspy i w pewnym momencie nie miałam już siły wstać i pomyślałam sobie, że chwilę sobie odpocznę. Prześpię się i ruszę dalej, nabiorę siły i ruszę dalej. I już zasypiałam. Ja nigdy później, i to jest dziwne, bo ja nigdy później nie doświadczyłam już w moim życiu takiego stanu błogości, jak wtedy, takiego spokoju i błogości. I nie wiem, bo ja do dziś nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, jak to się stało, że usłyszałam jakiś głos w głowie, który krzyczał do mnie, nie możesz tutaj zasnąć, jeśli tu zaśniesz, to umrzesz. Ja go na początku próbowałam ignorować, podniosłam głowę i rozejrzałam się, mówię, kurde, kto tutaj do mnie gada, nie pozwala mi spać, tak? Przecież to tylko chwila. I znowu zasypiałam i znowu ten głos w głowie, nie możesz tutaj zasnąć, musisz wstać i iść. I pamiętam, to jest chyba najbardziej przerażające w tej historii, że ja miałam w kurtce pamiętam do dziś, całą butelkę Pana Tadeusza. Nie? Była taka wódka Pan Tadeusz. I ja tam w tych zaspach tą wódkę zgubiłam. I jak doszłam w końcu do domu i się zorientowałam, że jej nie mam, to się rozpłakałam. I chciałam tam wracać, ale pomyślałam sobie, że ja jej już w życiu nie znajdę, bo no już nie ma takiej możliwości, tak? Nie wiem, gdzie ją zgubiłam. I potem zapomniałam o całej tej sytuacji. Jak trafiłam, ta sytuacja jest opisana w książce oczywiście. Jak trafiłam na pierwszą terapię, oni tam próbowali porozbrajać mi te mechanizmy obronne, tak? Bo ja bardzo mocno broniłam się przed uznaniem siebie jako osoby uzależnionej, bo mnie się zawsze wydawało, że jeśli ja nie piję denaturatu i mam dom, i rodzinę, i kasę, to przecież nic złego się nie dzieje, tak? I tam jak jechałam na terapię, to też miałam takie poczucie, że przecież ja tylko piwko. od czasu do czasu wódeczkę. Więc czego oni ode mnie chcą, tak? No ale dobra, już jak muszę, to zrobię, więc... No ja naprawdę nie miałam pomysłu, żeby się leczyć, nie? W ogóle nie uważałam siebie za osobę uzależnioną przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Ja patrzyłam na ludzi uzależnionych z pogardą, tak? Dla mnie alkoholikiem był ktoś, kto pije denaturat, mieszka pod mostem, nie ma rodziny. I to byli dla mnie ludzie uzależnieni. Ja w ogóle nie pasowałam do tego stereotypu, który miałam w swojej głowie, tak? I ta książka właśnie też pokazuje, czy jakby przedstawia te myśli osoby, która nie chce się leczyć. To znaczy ja wiedziałam, że coś jest nie tak, ale ja nie myślałam, że to aż tak. Że ja myślałam, że jakoś jeszcze da się wyjść z tego. Ja pamiętam, jak myśmy sobie robili jaja gdzieś tam pod, wiesz, w jakiejś knajpie i sobie robiliśmy śmiechy. Ty idź na A się zapisz. I to było takie... obraźliwe do kogoś, nie? Zapisz się na a potem sama poszłam tam na meeting, nie? Bo trzeba było, bo był taki wymóg. I to jak ja tam się czułam na tym meetingu, tak? Cały czas lepsza od tych innych ludzi. Przez wiele, wiele dni czy tam tygodni w tym ośrodku czułam się lepsza od innych. Bez pokory, z taką pogardą. Ja pamiętam, jakiś taki terapeuta powiedział mi, że ja mam w sobie, że jestem osobą nonszalancką i to mnie też wtedy strasznie zirytowało. On miał rację, nie? Ja tak myślałam, że ja jestem kimś lepszym, tak? I ci, co piją denaturat, to tak, oni powinni się leczyć, ale ja. Wróćmy jeszcze do tej historii, tej zagubionej flaszki, bo to, no, jak coś ma obrazować taki silny mechanizm uzależnieniowy, to właśnie ta historia. Długo płakałaś jeszcze tak umownie za tą flaszką? No tak, jeszcze to był, wiesz, jak ja pamiętam, to był alkohol zdobyczny gdzieś, tak? Gdzieś... I to taki luksusowy dosyć taki chyba. Ja nie piję pana Tadeusza. Taki luksusowy. Chyba mi się kojarzy ta wyższa półka. Tak, wyższa półka, bo to gdzieś... Choć do dzisiaj, jak czasem gdzieś mi migną półki z wódkami, widzę, że wódki... No niedawno były te słynne wojny cenowe między Biedronką a Lidlem, kiedy tak, wódka tam po 10 złotych... Za moich czasów wódka była droższa, ale wiem, że są wódki droższe i tak się zastanawiam sam jako człowiek, który wiele wódek różnych w życiu wypił, co ludźmi kieruje, że kupują te drogie wódki, do dzisiaj nie wiem, nie? Bo jakbyś smakowy, gatunkowy alkohol, jestem w stanie zrozumieć, natomiast... Wiesz, poszłam kiedyś, jakiś czas temu do rynku z koleżanką i gdzieś tam wyszłam do sklepu i za szybami na takich regałach było masę alkoholu i gdzieś tam spojrzałam i moją uwagę przykuła butelka jakiegoś alkoholu za 30 000 i tak stanęłam, patrzę, czy dobrze te zera widzę i tam przyjaciółka, z którą byłam, to jest osobą nieuzależnioną, tak, więc wychodzę z tego sklepu taka zdziwiona, mówię, ty, no ale powiedz mi, kto kupuje taki drogi alkohol? Przecież to jest w ogóle bez sensu, tak? To są zboczenia różne, nie? To się nie opłaca. Ja kiedyś szukałem oliwy fajnej, ale oliwy takie po prostu z oliwek do jedzenia, no, jako dodatek, to znalazłem taką, która kosztowała też po kilkadziesiąt tysięcy, a ona była z jakimiś w ogóle drobinkami złota, nie? Więc być może ta... Ale wiesz, co powiedziała mi ta koleżanka? No. I ona wtedy jakby mi pokazała, że ja cały czas, i to jest niezaprzeczalny fakt, jestem osobą uzależnioną, bo ona stanęła i mówi tak, no ale słuchaj, są ludzie, którzy kupują taki alkohol i na przykład mają go na całe życie. Ja mówię, jak? Na całe życie? On go na przykład... Co oni z nim robią? Tak, się może zepsuć. Wie? Na całe życie. A ona mi mówi, że jak im się urodzi dziecko, jak jest jakieś wesele, to sobie leją po tyle i jakby taką butelkę mają na całe życie. No mój mózg od osoby uzależnionej, to wiesz, sobie pomyślał, cholera, ale przecież ile picia byłoby za to w ogóle, wiesz, no tak normalnie, tak? Ale no tak jest, no ja cały czas jestem osobą uzależnioną, ja też to widzę. Ja też to widzę cały czas. I też słyszałam o tej akcji z Biedronką i Lidlem, tak. No. To jak ci się w ogóle dało wyzdrowieć, powiedz? Bo z tego, co dobrze zrozumiałem, to każda tutaj terapia była robiona dla kogoś, przez coś, na siłę. Tak. Każda była... Jak cię nie wyrzucili, to... Jak mnie nie wyrzucili, to ja sama opuściłam, bo byłam też w Monarze kiedyś 8 miesięcy. To była chyba ostatnia moja terapia. Tam wyszłam sama po 7 miesiącach, nie kończąc. I w 2005 roku, kiedy po raz kolejny złamałam abstynencję, po nie 2-3 miesiącach, już nie pamiętam, pomyślałam sobie, że ja już nie chcę żyć, tak? Że jeżeli ja nie potrafię żyć na trzeźwo, bo tak faktycznie była, nie potrafiłam. Wiesz, to był taki moment w moim życiu, kiedy ja chciałam jedną nogą być w pijanym życiu, a jedną nogą być w trzeźwym życiu, tak? Czyli też taki klasyk. To jest taki chyba klasyk, tak? Jeść ciastko i mieć ciastko. Tak, mieć ciastko, czyli wrócić do tego picia kontrolowanego. I ja uważam, że nawet ta pierwsza terapia, ta druga, trzecia, czwarta, one mi pomogły, nie? Nie pomogły mi w tym, że ja wyszłam i nie piłam, ale one mi zabrały komfort picia. Bo ja jednak tam dowiedziałam się, co oznacza mechanizm zaprzeczenia iluzji, co oznacza mechanizm nałogowej regulacji uczuć, i ja, łamiąc abstynencję, nie umiałam już siebie okłamać. Miałaś coś takiego, że jak piłaś, to od razu takie do siebie, taka agresja wewnętrzna. Tak, pierwsze moje złamanie abstynencji było: Boże, co ty robisz, przecież... Ja 3 lata jak wróciłem do picia, przez 3 lata, i za każdym razem, jak otwierałem alkohol, to robiłem to nie z radością, z jakimś tam poczuciem, co ja, kurde... Tak, ja miałam to samo, nie? I piję, mimo że tego nie chcę, tak? Czyli... Wiesz, to jest coś takiego, robisz to, czego nie lubisz, czego nie chcesz, a mimo... I właśnie to jest istota uzależnienia, tak? Ale to robisz, czyli nienawidzisz siebie za to, co robisz, a jednocześnie nie potrafisz przestać tego robić, nie? I to jest jakby najtrudniejsze. Ja myślę sobie, że wiesz, ludzie zdrowi, po to też jest ta książka, tak? Żeby ludzie zdrowi bardziej mogli zrozumieć, z czym tak naprawdę spotyka się osoba uzależniona, tak? Bo wiesz, dla człowieka zdrowego to jest tak, kurde, jak ci to szkodzi, to przestań pić, jaki ty masz problem, tak? Oni jakby nie rozumieją, że to jest moment, kiedy, wiesz, ja pamiętam, jak poszłam na pierwszą swoją taką rozmowę do terapeuty i on mi mówi, właśnie tam pierwszy raz usłyszałam, to też jest w książce opisane, że nie ma powrotu do picia kontrolowanego, tak? A tak siedzę, patrzę na niego i on mówi, że jeżeli chcesz żyć, to nie możesz pić już do końca życia. Ja tak siedzę, patrzę na niego i sobie myślę, kurwa, to co ja będę teraz robić? Tak? I w ogóle wyszłam stamtąd, ja potem zemdlałam, ja wyszłam, szłam korytarzem i ja straciłam przytomność z tych emocji wtedy. Ja sobie nie wyobrażałam, że można nie pić. Że jak? To co ja będę robić? To jak ja sobie poradzę z problemami? Jak ja sobie poradzę z emocjami, tak? Dopiero po latach zrozumiałam, że ja piłam, bo miałam problemy, ale problemy miałam, bo piłam. A ja to do dziś mówię moim pacjentom. Wy pijecie, bo macie problemy w pracy. Ale problemy w pracy, bo pijecie. Macie, bo pijecie, tak? Wy pijecie, bo macie problemy w domu. Ale nie myślicie o tym, że te problemy macie, bo pijecie, tak? I to jest to błędne koło. No, i to w takich, to też może podam taki przykład ze swojego życia, w takich banalnych dosyć sytuacjach. Ja pamiętam, pracowałem jeszcze w TVN-ie Faktach i piłem, i no jakby abstrahując od atmosfery, no, która obiektywnie była trudna i praca była stresująca, natomiast no, ja przychodziłem do domu i piłem ten alkohol właśnie w takim poczuciu, że rozładowuję to napięcie, bo mam tyle stresów. Radzę sobie, ale cały czas miałem poczucie, że tak jestem na końcu w ogóle wydolności, żeby dowieść to, co mam dowieść, nie? Że to zaraz się może wykrzaczyć wszystko. I pamiętam, że jak później nie piłem, to nagle tego stresu było coraz mniej, nie? Ja miałem takie poczucie, że coraz lepiej w ogóle pracę wykonuję, nie? I jak wróciłem do picia, to znowu, nie? To wszystko, to piekło takie wróciło, nie? Ta zmora, ten stres, to nakręcanie tych emocji właśnie samemu się do tego wszystkiego. Dopiero wtedy, dopiero po tym powrocie do picia zauważyłem, jaka jest różnica między jakby funkcjonowaniu takim zawodowym na przykład, nie? W stosunku do tego, co... Co jest, jak się pije albo co się nie pije, nie? Ja piłam, bo miałam problemy, ale w ogóle nie myślałam, że ja mam problemy, bo piję. Czyli jak przestałam pić, zniknęło mi 98% problemów. Tak? Czyli ja nie miałam już problemów finansowych, zdrowotnych, czy tam w pracy, bo też pracę straciłam przez picie alkoholu, tak? Bo, no, bo wiesz, utrata kontroli, ja już nie potrafiłam się powstrzymać przed niepiciem w pracy, tak? Więc jak przestałam pić, teoretycznie było lepiej, ale wcale nie było. Nie? Czyli gdzieś ta tęsknota, ten żal po stracie, znasz to? No znam, na pewno, że tak. Ten żal po stracie, nie? Że ja bym cały czas chciała tak jak kiedyś, nie akceptując tego, że już to nie wróci, tak? Że pozostało mi tylko jedno, pogodzić się z tym, że nie ma powrotu do picia kontrolowanego. I wiesz, jak czasami pytają mnie ludzie, co jest najtrudniejsze w wychodzeniu z nałogu, to dla mnie był ten pierwszy krok, nie? Czyli przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, przestaliśmy kierować własnym życiem. Dla mnie ten pierwszy krok zajął 3 lata. Przepracowanie, czyli pogodzenie się z utratą kontroli, z tą bezsilnością, pogodzenie się z tym, że dla mnie alkohol, narkotyki, leki umarły, nie ma już tego, było najtrudniejszą rzeczą. Ja nigdy później nie musiałam zrobić nic tak trudnego, jak pogodzić się. Czasem ciężko jest wytłumaczyć w ogóle osobom, tak, które gdzieś zaczynają leczenie albo są nawet w trakcie leczenia, tak jak ty, przez jakiś czas, ale na przykład zapijają, żeby one zrozumiały właśnie, że to jest ten pierwszy krok, który brzmi pustka w głowie. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i przestaliśmy kierować własnym życiem. Tak. Że co innego jakby sobie to powiedzieć i że to nie jest równoznaczne z tym, że idę na terapię, to znaczy, że tak. Albo, że idę na AA, to znaczy, że tak. Że pogodziłem się z tym i zaakceptowałem to i poczułem w sobie, nie? Tak, ale to jest to, co ja często mówię moim pacjentom, bo oni mi też, kiedy przerabiamy taki temat żal po stracie, ja tam często mówię, gdzie wy się widzicie, w którym tych punktów, czy zaprzeczenie, czy może bunt, złość, agresja, czy może depresja. I oni mi często mówią, że oni już mają akceptację. I ja im też to tłumaczę, że jest bardzo duża różnica między wiem, a akceptuję. I ja naprawdę po 4 terapiach, ja już po pierwszej nie miałam wątpliwości, że jestem alkoholiczką. Dlaczego? Dlatego, że ja odnalazłam się w 6, wtedy jeszcze było 7. Teraz już 6 objawów, po których rozpoznaje się uzależnienie, wtedy było 7. Ja rozpoznałam się w 7/7, tak? I w końcówce fazy chronicznej, więc ja nie miałam wątpliwości, że jestem. Ale pogodzenie się z tym, to jest osobna historia. To jest proces, który mi zajął 3 lata, tak? I to było łamanie abstynencji. I w pewnym momencie, kiedy ja po raz kolejny złamałam abstynencję, ja już nie chciałam, wiesz, nie miałam już siły podnieść się i jeszcze raz to zacząć, bo te złamania abstynencji, nie wiem jak było u ciebie, ale one mnie osłabiały. One nie powodowały, że ja wstawałam, otrzepywałam się, mówię, dobra, to zacznę jeszcze raz. Tylko wręcz przeciwnie, one powodowały, że ja traciłam już nadzieję, nie? I któregoś razu, po tym 4. razie, kiedy złamałam abstynencję, wróciłam do domu, zeżarłam bardzo, bardzo dużą ilość leków, popiłam to wszystko naprawdę sporą ilością alkoholu, bo chciałam się zabić i na moje szczęście, wtedy wydawało mi się, że to było moje nieszczęście, znalazła mnie moja mama, która wróciła do domu, bo coś się tknęło. Bo ja sobie tak to wykombinowałam, że nikogo nie będzie w domu, więc nikt mnie nie znajdzie, tak? Ona wezwała karetkę, ja nie pamiętam, bo ja się obudziłam dopiero w szpitalu gdzieś tam po 2 tygodniach. Byłam też w śpiączce farmakologicznej i ja otworzyłam oczy i sobie pomyślałam, to nawet umrzeć mi się nie udało. Ja nie chcę już żyć po prostu, tak? Chcę zakończyć to cierpienie. I wyszłam z tego szpitala po miesiącu, bo tam jeszcze miałam rehabilitacje różne i stanęłam na takich kamiennych schodach. Uniosłam wzrok ku niebu, mimo że wierzę w siłę wyższą, nazywam ją sobie siłą wyższą, mnie jakby wierzę, że po coś to wszystko było, tak? Że to ktoś lub coś miało jakiś plan na mnie. I zadałam takie pytanie, czego ty ode mnie chcesz? Ja nie chcę już żyć. Co ja mam zrobić? Ja chcę zakończyć to cierpienie, tak? Moich rodziców, swoje przede wszystkim. Ale pomyślałam sobie, dobra, to spróbuję ostatni raz. I poszło. No i co się zmieniło? Bo to zakładam, że w takim dołku wcale nie jest takie oczywiste, że jest, wiesz, albo w jedną, albo w drugą stronę, nie? Tak, to było łatwo wtedy... Łatwo pewnie ugrzęść w takim środku znowu. Tak, czas, tak, w takim rozkroku. I no. To, ale to prędzej czy później przejdziesz na tą ciemną stronę mocy, no. Nie? Bo tak w rozkroku za długo się nie da. Ja zaczęłam sobie stawiać cele. Ja zaczęłam myśleć o tym, co chciałabym w życiu robić innego. Ja oczywiście nie myślałam w ogóle wtedy, że będę terapeutą uzależnień. Jak ktoś wtedy mi powiedział, że ja będę terapeutą uzależnień, to wiesz... Ja bym go wyśmiała, tak? Pomyślała sobie, że nienormalny, tak? Jakby mi ktoś powiedział, że napisze książkę, to już w ogóle bym pomyślała sobie, że to zła wróżka, tak? Do której on chodzi. I zaczęłam sobie stawiać cele, tak? Przede wszystkim. I to pomogło mi najbardziej. Ja dałam sobie rok czasu na odbudowanie siebie i pomyślałam, że po roku czasu wyprowadzę się do Wrocławia, tak? Czyli opuszczę moją miejscowość, tylko się wzmocnię psychicznie, fizycznie, odłożę sobie jakąś kasę i wyjadę. I to był chyba moment, ale to nie było tak, że to, wiesz, od razu mi odeszło wszystko. Ale też, wiesz, ja nie umiem tego wytłumaczyć, tak? To znaczy, ja mogę ci opowiedzieć historię w Sylwestra, po tym, kiedy ja tam wyszłam ze szpitala w sierpniu, a w Sylwestra miałam wielkie głody alkoholowe, no bo to wiadomo, święta, Sylwester, tak? No, mi się to kojarzył Sylwester i święta kojarzyły mi się tylko i wyłącznie z piciem. Wszystkie urlopy, w długie weekendy kojarzyły mi się z piciem, tak? Bo to oznaczało, że można 3 dni pić, 4 dni pić, 5 dni pić i nie trzeba chodzić do pracy. Nie? Czyli to dla mnie to oznaczało ciąg. Można pić. Czyli można po prostu pić i nic nad tobą nie wisi, nie masz obowiązków, tak? A jedynym problemem, ja nie lubiłam świąt, wiesz dlaczego? Dlatego, że były sklepy zamknięte. Jak mnie to wkurzało, że ja nigdy nie wiedziałam, ile alkoholu mam kupić, żeby mi starczyło. Oczywiście nigdy mi nie starczało i potem było kombinowanie, wiesz, gdzieś tam chodzenie i ja nie lubiłam świąt. Sylwestra już bardziej, chociaż Sylwester też był problematyczny, bo to wiesz, trzeba było do 24 się spinać, żeby się nie upić, żeby przywitać nowy rok. Tak? Więc, a po 24 5 po to już, tak? Mhm. I w tego Sylwestra, w tego 2005 roku zadzwonił do mnie kumpel, z którym poznaliśmy się gdzieś tam na grupie wsparcia. Chłopak już nie żyje, on się zapił. Ale dosłownie zapił się, zmarł z kubkiem wody w ręce. I on zadzwonił do mnie, powiedział, że jest na świetnej imprezie i nie zaprosił mnie na tą imprezę. On mnie poinformował tylko, że jest fajna impreza. I ja odłożyłam ten telefon i sobie pomyślałam, że cholera, to ja chcę tam być. I ubrałam się i wyszłam. Stanęłam przed domem. I pomyślałam sobie, oczywiście moja mama się rozpłakała, kiedy ona wiedziała, co się święci. Stanęłam przed domem i pomyślałam sobie tak, gdziekolwiek teraz nie pójdę. Czy to będzie w lewo, czy to będzie w prawo, czy to będzie prosto. Ja już do tego domu nie wrócę, to jest pewne. I wróciłam do domu, tak? Czyli nie wyszłam, wróciłam do domu. Moja mama jeszcze bardziej się popłakała. Oczywiście obwąchała mnie, bo myślała, że ja już w tym czasie zdążyłam wypić. I ja wtedy... Ze 2 godziny płakałam tak strasznie. Ja nigdy później tak nie płakałam z tego żalu. I to jest dziwne, ale od tamtej pory poczułam się tak, jakby cały ciężar zszedł mi z pleców. I od tamtej pory trzeźwieje mi się łatwo, miło i przyjemnie. Więc to był chyba moment, gdzie ja zaakceptowałam chorobę. Tak mi się wydaje. To ile w latach trwało to akceptowanie? 3 lata. Od 2002 do 2005 roku. A w zasadzie 3,5. I tak. Czyli trzeźwienie nie musi być wcale trudne. Nie, no trzeźwienie jest... Wiesz, ja jestem ostatnią... Słyszysz takim czasem pewnie pewnie chodziłaś dużo, pewnie słyszałaś takich legend, że to nie wiem, jak się 7 lat nie pije... to dopiero można. Albo jak się 10 lat nie pije, to dopiero... Jak ty nie pijesz tam 5 lat, to ty jeszcze nic nie wiesz. Jezu, ja w ogóle zawsze uważam... To brzmi jak groźby w ogóle, nie? Tak. Natomiast ja zawsze uważam, że dla mnie przynajmniej... Pogadamy, jak ileś nie popijesz. Tak. Natomiast wiesz, ja myślę sobie tak, ja tak uważam, że lata trzeźwienia nic nie znaczą. Bo ja znam ludzi, którzy niby trzeźwieją, czy nie piją po 10 lat, ale jak przyjrzysz się ich życiu, to na przykład oni wracają do domu i robią swoim rodzinom piekło, nie? A znam ludzi... Układ nerwowy na zewnątrz. Tak, tak. A znam, ale oni na meetingach to prawie, wiecie, noście mnie, czy kłaniajcie mi się, bo wiesz, to jest dla mnie takie... I to ja tak nie chcę, ja tak nie robię, ja tak nie żyję, ja nie chodzę na meetingi, wiesz, ja jestem osobą, znam AA, znam na pamięć kroki, wiesz, nawet preambuła znam na pamięć, bo ja chodziłam bardzo dużo na meetingi, ale ja na dzisiaj pracuję z ludźmi uzależnionymi, ja pracuję w ośrodku i ja po pracy mam ochotę spotykać się z ludźmi nieuzależnionymi. No, nie dziwię się. Naprawdę, pójść do kina, na obiad dobry, wiesz, do rynku, na kawę usiąść, zjeść jakieś ciasto i porozmawiać po prostu o wszystkim, tylko nie o uzależnieniu. Już. Nie? Więc ja... A książka... Boże, mam nadzieję, znaczy, wiesz co, ja myślę sobie, ja już jakby ta książka już jest jakiś czas i już kilka osób ją przeczytało, kilkadziesiąt, być może kilkaset. I ja same fajne rzeczy o niej słyszę, tak? Przede wszystkim jest to książka, bo tu wiesz, najmniej ważna w tej książce jest moja historia, bo taką historię mógłby opowiedzieć co 10. uzależniony, tak? Bo nie jeden zamarzał na śniegu, nie jeden zgubił flaszkę, nie jednemu się ona zbiła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie o to chodzi. Ja chciałam, żeby ta książka pomogła ludziom lepiej zrozumieć, bo ja w tej książce przedstawiam przede wszystkim działanie, funkcjonowanie mechanizmów tego iluzji, zaprzeczeń, nałogowej regulacji uczuć czy rozproszonego, rozdwojonego ja, żal po stracie, jak powstają głody, jak się rozwijają głody alkoholowe, jak sobie radzić z głodami alkoholowymi, a ponieważ to mnie dotyczyło, to nie musiałam opisywać historii kogoś tam, tylko opisałam swoją historię, tak? Wiesz, był taki moment tam na tej terapii, że ja miałam takie głody alkoholowe, że ja biegałam po parku tam, był taki duży park, do zwymiotowania. I to jest w tej książce, jak sobie z tym radzić. Oczywiście nie każdy musi biegać po parku do zwymiotowania, tak? Natomiast ja na tamten czas potrafiłam sobie tylko tak radzić. Dobrze jest być terapeutą? Fajnie jest być terapeutą. Wiesz, ja myślę sobie, że fajnie jest w życiu robić to, co się lubi. A ja już miałam w życiu parę razy okazję robić to, czego... Oglądałeś Dzień Świra? Tak. I on tam wstaje rano, czy otwiera oczy, on tam sobie mówi, nie? Cytuję, ja pierdolę, kurwa mać, tak? Jezus, kurwa, ja pierdolę. Jezus, tak kurwa, ja pierdolę. I każdy dzień jest jego jakby bólem, nie? Mhm. Ból istnienia. Ja tak nie mam, natomiast już w życiu wykonywałam pracę, której nie lubiłam. I dokładnie jak wstawałam rano, to sobie myślałam, ja pierdolę, kurwa mać, znowu. W związku z tym robię teraz coś, co lubię i nie czuję, że to jest moja praca, tak? Nie? Gdzieś kiedyś słyszałam, ktoś powiedział, jak będziesz w życiu robić to, co lubisz, to nie musisz pracować. I ja myślę sobie tak, ja nie wyobrażam sobie robić niczego innego po prostu. To dziękuję ci, że również przyjechałaś. Zapraszam państwa, jak ktoś ma ochotę wylosować tą książkę, to musi zostać naszym patronem. To raz, ale książka jest też w księgarniach do kupienia. Zachęcam do zgłaszania się do programu, zachęcam do czego? Do oglądania i do udostępniania tych naszych tutaj moich nagrań. Dziękuję za wsparcie całe, które płynie różnymi kanałami i do zobaczenia, mam nadzieję, że za tydzień, a jak się nie będziecie zgłaszać, to będą programy rzadziej. Tak? Tak. No tak. No tak. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl /Sekielski. Zostań naszym patronem.